Szczęść Boże, dzień dobry. Państwo tak rozśpiewani też powinniście ruszać w drogę. Nie chcę czasu zajmować, bo dzień jest ciągle jeszcze długi, ale macie długą trasę przed sobą. Ja wam bardzo dziękuję. Polska po utracie tak zwanych kresów nie jest już sobą, nie jest tym samym człowiekiem. Jest człowiekiem po lobotomii, po amputacji, bolesnej i rozległej amputacji. Mówię tak zwane kresy, no bo przecież ta lista, ta trasa, miejsca, które macie odwiedzić, w których oddacie honory przodkom, ojcom, praojcom, dziejom Polski, ta lista przecież uświadamia, że żadne to kresy, że to jest serce Polski, polskiej świadomości, matecznik. No to rzeczywiście z tamtej perspektywy czasem tak wygląda, jak o tym chyba jeden z braci Mackiewiczów Wileńskich mówił, że Warszawa to jest takie małe żydowskie miasteczko gdzieś na peryferiach Rzeczypospolitej. Z tamtej perspektywy rzeczywiście czasem tak można na to spojrzeć. Więc ja wam bardzo dziękuję za to, że wy oddychacie obydwoma płucami, że myślicie całą głową, a nie jak ten człowiek po lobotomii, który ma horyzont zakreślony przez te smutne realia post-PRL-owskie, smutne realia III RP. Jakie to realia? No cóż, stoimy tutaj w takim miejscu symbolicznym. Co nam zostawili? Zostawili nam jakiś kawałek pałacu, kawałek strzęp ruiny, plac budowy. Szeroki plac budowy wolnego, wielkiego państwa, wolnych Polaków, którzy będą sięgali głęboko do tradycji, bo przecież kto się od tej tradycji odwróci, ten niczego w przyszłości nie zobaczy i nie zbuduje. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję wam za to, że wy nie przyjmujecie do wiadomości tych ograniczeń czasoprzestrzennych, że ruszacie. To jest przecież potężny wysiłek, więc w naszym imieniu, nas większych leniów, którzy zostają w domu, ruszacie tam, żeby jeszcze jedną prawdę zaświadczyć, że polska tradycja, polski, nie bójmy się tego słowa, imperializm, bo była Polska kiedyś imperium. Takim imperium, do którego się inni pchali drzwiami i oknami. Właśnie w czasach, w których rozbrzmiewały głośno wszystkie te nazwy wymienione tutaj na trasie waszego rajdu. Otóż ten polski imperializm nie był imperializmem podboju i zniewolenia. To był imperializm atrakcji cywilizacyjnej. Atrakcji cywilizacyjnej. I do tego mam nadzieję, już bliżej niż dalej, że zaczniemy wracać do tej naszej właściwej formy dziejowej i jeśli się to stanie, to nie bez waszego udziału i z waszą wielką zasługą. Bóg zapłaci, szczęść wam Boże na tej drodze. Wracajcie bezpiecznie.